zimnej wody z cytryną. Proszę powiedzieć, co Państwa zdaniem stało się 19 lipca 2014 roku z Waszym bratem, Zenonem? Z tego, co wiemy od ludzi, których żeśmy przepytywali, doszło tam 19 lipca do awantury. Wskutek po prostu pobicia, nie udzielili mu pomocy, nie przeżył. Tak. Kto mógł go pobić? Często dochodziło do bójki między moim bratem a Krzysztofem, tym synem konkubina, tym najstarszym. I jeszcze do pomocy w rozdzielaniu brata z tym Krzysztofem był wzywany pani Bryi brata syn, Łukasz Szmędzi. W jakim wieku jest ten Łukasz? 24, w takim samym, podobnym wieku jak Krzysztof. Aha. Także na pewno coś tam się stało złego, no bo jakby nic się nie stało, to by się pokazał. Po rzeczy by przyjechał, bo cokolwiek do mamy. Mhm. Tym bardziej nie zostawiłby dziecka swojego, 4-letniego Kacperka. A co mówi jego konkubina, Urszula Bryja, na ten temat? Na wiosce nam powiedziała, że nie wie, gdzie zabrał rzeczy i poszedł. Wyszedł z domu, pierwsza wersja to była, że wyszedł z domu i nie wie, gdzie jest. Druga wersja była, że zabrał rzeczy i się wyprowadził. Na wiosce natomiast powiedziała, że siedzi w więzieniu, co policja nam sprawdziła, to jest nieprawdą, że nie jest ani aresztowany, ani poszukiwany. Także za każdym razem, kto by się pytał, to mówiła co innego. Czy z panią jako z matką Zeną kontaktował się po 19 lipca 2014 roku? Nie kontaktował się. Ja dzwoniłam kilka razy, ale telefon nie odbierał. A jak pani ocenia te relacje, które były pomiędzy Zenonem a jego konkubiną? Czy to była zgodna para? Na początku tak. Jak przyjeżdżali, to oni w sklepie żyli. Ja tam nie jeździłam, już później po zaginięciu byłam dwa razy. Ja tak nie jeździłam tam. Ale tak to zgodnie żyli. Tam czasami ten syn Bryi nawet pracował z synem tutaj w Żurawinie. Dwa czy trzy dni. Ale nie zechciał pracować, bo jest za ciężko. Ale syn wtedy się skarżył, że bo jego ojciec siedział w więzieniu i syn się skarżył, że ten Krzysiek powiedział do syna, że jak mój tata wyjdzie z więzienia, to ciebie zabije. A czy wyszedł z więzienia tamten człowiek? A kiedy wyszedł? To już rok minął chyba w styczniu. Chyba w styczniu, także półtora roku powiedzmy. Jak się nazywa ten człowiek, który wyszedł z więzienia? Szmędzik, ale jak ma na imię, to nie wiem. Czy uważacie, że on też mógł brać udział w tym zdarzeniu? No jeśli były groźby karalne, bo ponoć to było powtórzone przez Krzysztofa, to co powiedział jego tato. Jeśli były groźby karalne, to przypuszczam, że mogli coś zrobić. I mógł brać udział. No przy tego typu sytuacjach, gdzie jest pobicie, gdzie mogło dojść do zabójstwa, powinny być wykonane czynności mające na celu ustalenie, czy są ślady krwi, czy są ślady biologiczne w mieszkaniu. Czy to było, że to zostało zrobione przez policję? Nie. Dlaczego? Bo na początku było prowadzone pod kątem zaginięcia. Z chwilą, kiedy złożyłam w grudniu do prokuratury doniesienie możliwości popełnienia przestępstwa, zostałam wezwana na przesłuchanie dopiero w marcu tego roku. Czyli 3 miesiące, powinna być w ciągu 6 tygodni od zgłoszenia doniesienia, zostałam przesłuchana dopiero w marcu tego roku. Pani prokurator stwierdziła, że to wszystko tak trwało, dlatego że były czynności prowadzone sprawdzające, ona to nazwała. Dobrze, ale przecież można teraz wykonać oględziny z udziałem sprzętu specjalistycznego. Czy jest to jeszcze możliwe? Znaczy ja pisałam wnioski dowodowe do prokuratury, łącznie z użyciem sonaru bodajże do przeszukiwania stawów, do radaru, ale po wizycie ekspres reporterów dopiero ruszono coś w tym kierunku, ale bez użycia sprzętu przeszukano posesję i dom. Także uważam, bez użycia sprzętu nie znajdą nic po 10 miesiącach. A czy samo mieszkanie zmieniło się od czasu zaginięcia Zenona?
parę dni po zaginięciu zostały w kuchni, tam gdzie była prawdopodobnie awantura, zbito tynki, położono nowe, wyrzucono meble, które spalono na posesji, położono nowe tynki, gładzi, pomalowane i zmieniono meble. Czy to było planowane? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Przypuszczam, że było to zacieranie śladów. Rozbicie tynków, jeśli była gdzieś krew, to nie wiem, czy w tej chwili jest to do wykrycia już. A czy rozmawialiście na temat zaginięcia z tymi mężczyznami, Krzysztofem, czyli synem konkubiny Zenona, i tym drugim? Czy rozmawialiście, czy pytaliście, co się stało, co się mogło stać z Zenkiem? Osobiście nie. A dlaczego? Osobiście nie. No nie wiem, przesłuchiwała ich policja, ale też dopiero po bardzo odległym czasie. I to jeszcze nie wszyscy są przesłuchani z tego pisma, co wysyłałam do prokuratury, te wnioski dowodowe. Jeszcze nie wszystkie osoby są przesłuchane. Uważam, że od grudnia, 12 grudnia do tej pory cztery osoby przesłuchano, to uważam, że jest to zbyt mało. Która prokuratura zajmuje się tą sprawą? Ząbkowice Śląskie. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze.